Witam serdecznie, Sowcowe Info w czwartek, 11 lipca. Wracamy po pewnej przerwie w programach i nie przedłużając będziemy zaczynać i wracać do aktualności rynkowych. Zobaczymy, co ciekawego dzieje się na rynkach. Ja osobiście w tej chwili też pragnę przypomnieć, że istnieje możliwość wsparcia kanału, czy też postawienia mi kawy. Odpowiednie informacje macie oczywiście pod programem. Wsparcie kanału jest poprzez YouTube'a, postawienie kawy poprzez odpowiedni link w opisie odcinka. Zachęcam gorąco, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do obserwowania, polubienia i udostępnienia materiałów dalej. I nie przedłużając, popatrzmy, co ciekawego dzieje się na rynkach w tej pierwszej połowie lipca. I tak zaczniemy od sobie ryneczku złota, gdzie, no jak widzimy w ostatnim czasie, rynek złota utrzymał się powyżej tutaj w końcówce czerwca. Mieliśmy 2300 jako tutaj podstawę, tak? I mówiłem, że jest bardzo prawdopodobne, że utrzymamy się powyżej 2300 i jak widać, rynek dokładnie to zrobił, tak? W tej chwili jest coś, co można by próbować określić mianem inside buyu małego. Zobaczymy, jak to będzie technicznie wyglądało. Chwilę po premierze, tak, 14.30 i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować tutaj tak już program, żebyście byli już po premierze. Będziemy mieli oczy CPI, który będzie oczywiście wpływał na decyzję Fedu odnośnie stóp procentowych. Natomiast prezes Fedu stwierdził w środę, że amerykański bank centralny będzie podejmował decyzje dotyczące stóp procentowych, kiedy i jak będą potrzebne. We wtorek za to stwierdził, że więcej dobrych danych uzasadniałoby obniżkę stóp procentowych. Tak więc tutaj raczej jest to znów czynnik prowzrostowy. Jak widać, pokojowa wycieczka po Ukrainie, Rosji, Chinach przez Viktora Orbana nie pomogła. Rosjanie dalej bombardują Ukrainę, łącznie ze szpitalem onkologicznym, dziecięcym, tak więc no, tu jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o to, ten aspekt ludzki. Ale no, to wskazuje, że też no, jest to dla rynku czynnik, który nie uzasadnia w żaden sposób obniżki cen złota. Więc ja tutaj bym nie spodziewał się, żeby ta sytuacja na rynku złota w najbliższym czasie się zmieniła w jakikolwiek sposób na korzyść spokoju na świecie, czyli prospadkowo. Więc cały czas podtrzymuję, że dla złota mamy czynniki prowzrostowe, które są czynnikami dominującymi nadal. I biorąc pod uwagę, że jesteśmy tak naprawdę w szerokiej konsolidacji między szczytem na 2449 a dołkiem 2300, tak, no jesteśmy w tej konsolidacji od 5 kwietnia, więc cały czas jesteśmy w tym samym aspekcie. No obecnie, tak jak mówię, jesteśmy gdzieś w okolicach czegoś w rodzaju pewnego inside buyu, którego była próba niewielka wyłamania, więc tutaj też technicznie złoto będzie można w jakiś tam sposób w najbliższym czasie próbować rozegrać. Oczywiście na przykład ze wsparciem statystyk. Ze wsparciem statystyk, które publikuję przecież dla rynku złota codziennie w swoich social mediach, znaczy od niedzieli do czwartku na kolejny dzień. Rynek pszenicy, słuchajcie, na znaku zapytania nam zjechał niżej i tutaj ten aspekt się nie zmienił. Rynek pszenicy jest przede wszystkim tak, presja podażowa, poprawy warunki upraw w Rosji są najmocniej problematyczne. Oczywiście z drugiej strony mamy prognozy mówiące o 10 czy nawet 15% mniejszych zbiorach pszenicy we Francji ze względu na suchą pogodę, ale no jednak Rosja jest tym kluczowym globalnym eksporterem, więc tutaj myślę, że kwestia tego wraz z poprawą warunków pogodowych w USA no, przyczynia się do spadku. Oczywiście, jeżeli chodzi o surowce rolne, za dużo nie ma co dzisiaj mówić, ponieważ jutro mamy raporty Crop Production oraz World Markets and Trade, więc jutro poznamy dane globalne, to poznamy bardzo dokładne dane amerykańskie, więc tutaj nie ma co specjalnie szaleć. Natomiast tak, również Stowarzyszenie Rolników w Unii Europejskiej COPA-COGECA stwierdziło, że unijna produkcja pszenicy miękkiej spadnie w tym roku o 6%. Spadki we Francji będą przeważały nad optymizmem na przykład w Hiszpanii.
Z kolei w Brazylii mamy 8,22 miliona ton pszenicy zebranej, co jest tutaj bardzo pozytywnym aspektem, powyżej 6%, powyżej przednich prognoz, więc tutaj też jest to czynnik prospadkowy. Tak więc te wszystkie informacje na chwilę obecną są zdominowane przede wszystkim przez poprawę warunków USA pogodowych, jeżeli chodzi o kwestie upraw oraz eksport z Rosji. Francja, spadek we Francji jest zanegowany. Również mamy wzrost w Brazylii, więc tutaj te wszystkie aspekty skłaniają się niestety, że raczej będziemy śmigać w stronę dołka. No co prawda tutaj nam się lokalny dołek wyrysował, patrząc po tym wykresie, natomiast ja bym tutaj nie spodziewał się jakiegoś dużego wsparcia. Raczej spodziewam się, że będziemy schodzić niżej, gdzieś w okolicy tego przedziału 550 prawdopodobnie zostanie zaatakowane przez tutaj te najróżniejsze ceny związane z krótkimi pozycjami, które też zostały zawarte w pewnym większym aspekcie na tym rynku, więc tu niestety, ale również kwestie techniczne w jakiś sposób negatywny oddziaływują. Rynek kakao, tego oczywiście też dawno nie było, zwróćcie Państwo uwagę, świetne potwierdzenie. To Fibonacci mieliście w ostatnim programie, w którym omawiamy rynek kakao, nawet nie wiem kiedy to było, ale na pewno było to w czerwcu, tak więc widzimy, że tutaj zejście 1 lipca to jest Fibo, który tu wisi cały czas, tak? I tu po lewej stronie macie Państwo cenę 6954 na tym Fibo. Mieliśmy piękne odbicie 1 lipca od zniesienia Fibonacciego. Zniesienia Fibonacciego są bardzo dobrym punktem wyjścia. Wyjścia, powtarzam, wyjścia, nie wejścia, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy się zdarzy taka sytuacja jak tutaj. Natomiast do wyjścia są bardzo fajne, tak? A jeszcze wzmacniając ten aspekt inwestowania poprzez ograniczenie swojego take profitu i zajmowanie pozycji na 80-90% swojej analizy, to już w ogóle jest bardzo dobra rzecz. Natomiast patrząc po tym, co się dzieje, to niskie ceny rządowe, tak, wspominałem o tym w którymś programie, że mimo tak wysokich cen rynkowych rząd Gany na wybrzeżu Kości Słoniowej wciąż płaci około 2000 z hakiem dolarów za tam chyba 2200 jest w Ganie, za tonę kakao, czyli prawie czterokrotnie mniej, sprawia, że rolnicy w kakao w Ganie szukają grup przestępczych, grup przemytniczych, które wyeksploatują im kakao po wyższej cenie. Tak, wyobraźcie sobie Państwo sytuację, tak? Mamy grupę, która zajmuje się przemytem kakao i oni proponują cenę na przykład 3000 dolarów, czyli powiedzmy o te 50% wyższą cenę od ceny rynkowej, która nadal jest o ponad 60% niższa od ceny rynkowej. Znaczy 50% wyższa od ceny oficjalnej, po której rząd Gany skupuje kakao, jednocześnie nadal jest to 60% taniej niż cena rynkowa, więc tutaj nawet takie kakao z przemytu znajdzie swoich nabywców, bo jednak ta różnica w cenie będzie olbrzymia. I gdy oni odsprzedadzą za 1000 więcej, tak, czyli za 4000 dolarów powyżej kosztów, czyli powiedzmy, że koszty są tam na poziomie, strzelam, 500 dolarów, czyli sprzedadzą za 4500 dolarów, to tak, mamy farmerów, którzy dostaną 50% więcej niż od rządu, mamy przemytników, którzy zarobią na tym ponad 1000 dolarów i mamy handlowców, mamy producentów kakao, firmy przetwórcze, które kupią po prostu ziarna za 50% ceny, 40, za 60% ceny, coś w tym przedziale, więc nadal będą mieli dużo, dużo, dużo taniej. Tak więc ten aspekt mnie absolutnie nie dziwi, ponieważ jest on win-win dla każdego, za wyjątkiem oczywiście rządu Gany. Osobiście uważam, że o ile pewien aspekt trzymania cen na pewnym minimalnym poziomie, żeby zapewnić minimum egzystencjonalne dla farmerów, jest ok. O tyle w momencie, w którym ceny wzrosły na światowych rynkach, trzymanie tych cen nadal sztywno nisko jest po prostu zwykłym okradaniem tych farmerów. To jest moje zdanie i tego się będę trzymał. Patrząc po samych cenach, mieliśmy piękne odbicie. Zobaczcie Państwo, też nam się tutaj tworzy coś w rodzaju inside bara, więc tutaj też nie wiadomo. Nadal pamiętajmy, że obrót na tym rynku jest nieco mniejszy niż był wcześniej, ze względu właśnie na te kwestie związane z podwyżką tutaj depozytów. Tak, widzimy, że tutaj przy szczytach mieliśmy naprawdę bardzo duże poziomy wolumenowe. W tej chwili ten wolumen troszkę wraca do normy, tak, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo jest, tak patrząc, wraca taki do normy, nie? Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak to wyglądało w perspektywie wcześniejszej, chociażby tego roku, że tak naprawdę wszystko poniżej tak naprawdę 15 tysięcy
15 tysięcy to jest taka norma, tak? 10 tysięcy, no też powinniśmy przekraczać, tak? Wszystko poniżej 10 tysięcy to jest kiepski wynik, tak? Jeżeli chodzi o wolumen, z czego to jest zaledwie kolejny kontrakt, tak? Więc tutaj to jest dość bliski kontrakt. Ale widzicie Państwo, tak można by narysować i to oznacza, że wszystko poniżej tych 7-8 tysięcy, cokolwiek byśmy tutaj sobie nie wybrali, tak, 9 tysięcy właśnie machnąłem. Zobaczcie Państwo, jak wiele świeczek mieliśmy, zwłaszcza styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, do połowy maja i potem zaczęły się te podwyżki, tak? Więc tu widać wciąż na tym wolumenie ten aspekt, tak? Oczywiście jak sobie zbliżamy, to ono oczywiście wygląda całkiem fajnie, ale no jednak on jest, tak? Więc tutaj inside buy, sposób techniczny. Dla mnie ten rynek ze względu na te zmiany związane właśnie z depozytami, o których za chwilkę jeszcze w jednym aspekcie powiem, to po prostu staje się rynkiem no, mało wiarygodnym, również technicznie trudnym do rozgrywania, czy fundamentalnie, tak więc od pewnego czasu ja w ogóle kakao się specjalnie nie interesuję pod kątem mojego własnego portfolio. Rynek kawy. Szanowni Państwo, rynek kawy wybił nam nowe szczyty w ostatnich dniach. Tutaj jest to kwestia tego, że mamy bardzo wysokie ceny również na innych gatunkach kawy, czyli na robuście. To jest kawa arabika. I tu mogę wspomnieć też, że mamy tutaj aspekt tego, że giełda ICE podniosła wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na niektórych kontraktach terminowych na arabikę o 11% w ciągu jednego dnia. I tutaj po prostu to też oczywiście wpływa nam na możliwości techniczne, tak? Co prawda na wolumenie jeszcze się to nie odbiło, natomiast, bo te depozyty prawdopodobnie zostały szybko uzupełnione, ale jednak trzeba mieć to pod uwagę. Dlaczego jest taka cena? Już Państwu pokazuję. Tu jest wykres. Widzicie Państwo? Jesteśmy po prostu daleko poza i mamy nowe szczyty, jeżeli chodzi o wycenę wczoraj osiągnięte na kawie robusta, historyczne szczyty na poziomie 4870, raczej 5000 jest w tym momencie na robuście formalnością, tak, a widzimy, że ten cały ruch tutaj dołek z listopada 22, no jesteśmy po prostu w olbrzymim ruchu, więc tu się nie zmienia. No jednak już wracam do arabiki, bo większość osób inwestuje w arabice. Brazylia, jeżeli chodzi o robustę, prawdopodobnie Brazylia będzie w najbliższych latach przejmować pałeczkę przewodniczącego, jeżeli chodzi o również produkcję robusty, przebijając Wietnam, ponieważ no, rekord Wietnamu to jest w sezonie 2021-2022 ponad 31,5 miliona worków 60-kilogramowych. Obecnie kolejny sezon z rzędu i przyszły sezon też ma takie prognozy, ta produkcja spada. W tym sezonie ma być 29 milionów worków, w przyszłym sezonie ma spaść. Z kolei w poprzednim sezonie Brazylia wyprodukowała 21,5 miliona, więc troszkę jeszcze brakuje, ale wysokie ceny surowca sprawiają, że część farmerów kawowych w Brazylii rozszerza swoją produkcję robusty, niekoniecznie kosztem arabiki, ale też prawdopodobnie zostanie zachwiany balans, jeżeli chodzi o udział produkcji. Rzecz, o której mówię od pewnego czasu, że powszechnie krążący wątek 70 do 30, czyli 70% arabiki, 30% robusty jest już nieaktualny, tym bardziej, że robusta jest bardziej odpornym gatunkiem. Z kolei Międzynarodowa Organizacja Kawy szacuje wzrost światowego spożycia kawy w tym sezonie na 2,2%, z kolei prognozy na przyszły sezon mówią o 1,25%, który jest napędzany ten wzrost głównie przez Chiny, Indie, Indonezję, Bliski Wschód czy Wietnam, czyli część krajów produkujących kawę, co oznacza, że mniej kawy trafi na eksport, gdzie eksport w czerwcu z Wietnamu wyniósł nieco ponad 70,2 tysiąca ton, a skumulowany w pierwszej połowie roku eksport wyniósł niecałe 894 tysiące ton i to jest ponad 11% mniej rok do roku niż było wcześniej. Tak więc tutaj na tej kawie odrobinkę się dzieje i nie uważam, żeby ten aspekt miał się szybko zmienić. Raczej tutaj pewna komplementarność jest, natomiast ona też staje się ograniczona ze względu na wysokie ceny obu surowców. Te wysokie ceny są tak naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Natomiast abstrahując już od wysokich cen, przerzucę się na wyższy interwał, żeby pokazać, że my szczyt na tych cenach mamy na poziomie tutaj 260-45, to jest szczyt z 2020 roku. Tak, jaka tu jest kwota? Jak to było? 265?
Nie, troszkę niżej. 260,45 ma. 260,45. To jest nasz szczyt lokalny. Ale zwróćmy uwagę, że mamy również tutaj kolejny szczyt i tą długą linię przesunę sobie na ten szczyt. Tak, na poziomie 309 centów. Tak, tutaj świeczka z 6 maja 2011 roku 308,90. 308,90 to jest szczyt historyczny, tak więc szanowni państwo, jeżeli ktoś państwu powie, że kawa jest droga, że już shortować, no to jak widzicie, te ceny potrafiły być wyżej, widzicie? Szanowni państwo, 260 centów sięgaliśmy w 86 roku. Tak, nie miałem pojęcia, co to jest kawa, a już ceny sięgały 200 takich cen jak teraz. W 94, w 97 byliśmy wyżej. Potem mieliśmy lata, gdzie nie byliśmy wyżej, ale no 11 rok to jest nasz szczyt historyczny, czyli ten szczyt po kryzysie. No i teraz jesteśmy już w tym szczycie, który po prostu nam się buduje obecnie. Powiem szczerze, zastanawiam się. Pierwsza fala, druga fala, trzecia, czwarta, piąta fala? Tak by to wyglądało, że to jest piąta fala, po której będziemy mieli korektę ABC. Więc falowcy, do roboty, macie tutaj fajny aspekt, żeby wykreślić, jak nam się ta piąta fala może ułożyć. Ja osobiście uważam, że jeszcze będziemy raczej tutaj mieli szansę na dalsze wzrosty, ponieważ no, sytuacja na kawie też nie zmieni się z dnia na dzień, więc ja bym tutaj nie oczekiwał jakichś dużych aspektów zmiany na shorty. Choć oczywiście po takich wzrostach powinny teoretycznie być, ale widzicie państwo, inside buy się zrobił wczoraj, dzisiaj wyszliśmy z niego górą, tak więc raczej jest to też technicznie patrząc, nie tylko fundamentalnie, kwestia raczej prowzrostowa niż prospadkowa. I rynek gazu ziemnego, jedna z rzeczy, które tygryski lubią najbardziej. Szanowni państwo, dostałem fakt, że dość dawno, bo dwa dni temu, pytanie odnośnie tutaj, że upały w Stanach Zjednoczonych, czy one nie podbiją z użycia gazu i tak dalej. Podbiją. Problemem jest to, że mamy potężny spadek z użycia gazu w Teksasie. W Teksasie, który został uderzony przez huragan Beryl, jeśli dobrze pamiętam, już zajkam w notatki. Tak, huragan klasy pierwszej Beryl, który wszedł na ląd w Teksasie w poniedziałek, doprowadził do tego, że na dzień wczorajszy w Teksasie 1,5 miliona klientów pozostało bez prądu. Więc kto ma zużywać ten gaz na prąd? Tak, to jest bardzo logiczne pytanie. Pamiętajmy o tym, że 1 MW energii w normalnych warunkach zasila około 800 do 1000 domów. W upały 200 domów. Więc jeżeli nie ma prądu tutaj 1,5 miliona, to tego gazu w czasie upałów, to tego gazu na rynku jest tyle, że po prostu jest to tak naprawdę pięciokrotnie więcej, 4-5-krotnie więcej, więc mówimy tutaj o liczbie gazu, który jest nieużywany na rynku, o czym zresztą świadczy zapotrzebowanie, że po prostu jest go bardzo dużo, tak? To będzie między 6 a 7,5 miliona. Domów może być zasilonych tą ilością gazu w normalnych warunkach. Więc tutaj mówimy o bardzo dużym spadku popytowym. Mimo tych upałów w całych Stanach Zjednoczonych, jeżeli no, fizycznie nie możemy włączyć klimy, to jej nie włączymy. Prognozowany popyt na ten tydzień 106,1, to jest spadek o 0,7 względem prognozy piątkowej. Natomiast tak, mamy wzrost prognoz temperatur i mamy odejście tego, więc widzicie państwo, ten upał, który przyszedł jako niespodziewany, został zniwelowany skutkami huraganu. W dodatku prognozy były w cenie. Prognozy były w cenie, więc tutaj te dwa dni temu mieliśmy to zatrzymanie cen. Spadki są ograniczone w tej chwili właśnie przez te prognozy upałów, natomiast dopóki nie uruchomi się pozostałych tutaj odbiorników prądu, w przyszłym tygodniu też nie ma być jakoś szałowego zapotrzebowania, bo zaledwie 107 miliardów stóp sześciennych, więc to też nie jest jakieś takie szałowe. Parę odcinków temu, nie wiem, końcówka maja, początek czerwca, mówiłem, że 110 i więcej to jest ten problem, dla którego rynek się powinien angażować. Ten poziom, przy którym rynek powinien się angażować, jako wysokie zużycie. Natomiast Freeport LNG, czyli drugi co do wielkości terminal do LNG w USA, zawiesił swoją działalność w związku z huraganem. Teoretycznie uruchomią ją dzisiaj, natomiast rzecznik powiedział, że zamierzają wznowić skraplanie, gdy zostaną zakończone oceny po burzy i będzie to bezpieczne. Podejrzewam, że firma chce uniknąć dłuższych przestojów, uruchamiając niesprawdzone jednostki. To już nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa dla pracowników, ale również tego, żeby nie doszło do jakiejś awarii, bo przeoczyli coś.
Więc tu jest to całkiem dużo, oczywiście to wpływa na eksport, tak? Ponieważ lipcowy eksport wynosi średnio 12,2, czyli prawie 5% mniej niż w czerwcu. Tak więc jest to, bym powiedział, bardzo, bardzo dużo. A produkcja 102,4, czyli 2,2% więcej. Tutaj EQT i Chesapeake Energy odnawiają swoją produkcję, więc tutaj też mamy skok produkcyjny. Nadal mamy 18-19% powyżej 5-letniej średniej, co jest bardzo wysoką wartością i dlatego uważam, że te ceny na chwilę obecną jeszcze są za wcześnie. Kiedy pojawią się prognozy dużego wzrostu zapotrzebowania, przywrócone zostaną punkty eksportowe, przywrócone zostaną zasilania do tych domów uszkodzonych przez huragany i nie będzie kolejnego, to wtedy jak najbardziej jesteśmy w stanie ruszyć się gdzieś w górę, natomiast nie wcześniej. I teraz jeszcze oczywiście, jak to w programie, nie może zabraknąć sytuacji na rynku ropy naftowej. OPEC podtrzymuje swoje prognozy dla tego rynku, jeżeli chodzi o wzrost produkcji. Tu się skrajnie różni od tego, co prognozuje i proponuje Międzynarodowa Agencja Energii, ponieważ OPEC prognozuje wzrost zapotrzebowania w tym roku o 2,25 miliona baryłek, podczas gdy Międzynarodowa Agencja Energii uważa, że będzie to wzrost na poziomie niecałego miliona, więc tutaj jest bardzo dużo. Natomiast widzimy, Szanowni Państwo, że z tego zakresu, który mieliśmy wyznaczony, mieliśmy wyjście na początku miesiąca, ale już do niego wróciliśmy, tak więc jesteśmy dalej w tym samym absolutnie miejscu. Zapasy ropy w USA spadły o 3,4 miliona baryłek, prognozowano spadek o 1,3. Jeżeli chodzi o zapasy ropy naftowej, to od dzisiaj na stronie będę też wrzucał kolejny wykres mojego autorstwa, w którym po prostu będę publikował ostatnie 25 tygodni. Znaczy oczywiście nie cofałem się teraz z tymi informacjami. Linia to będzie stan zapasów, lewa kolumna zresztą w kolorze linii tak granatowym, natomiast po prawej stronie pomarańczowej czerwony to jest prognozowana zmiana. Czyli o ile prognozowano, tak? Czyli jeżeli tu mieliśmy wzrost przy prognozie spadku, no to wiadomo, rynek był odwrotnie. Więc tu starać się będę po prostu, żeby takie informacje się pojawiały, żeby zobrazować, jak bardzo tutaj często się potrafią pomylić, jeżeli chodzi o aspekt. Być może muszę zmienić troszkę, zawęzić nieco tutaj zakres zapasów, żeby bardziej zróżnicować ten aspekt, ale to dajcie znać w komentarzu, czy tak by potrzeba było. Natomiast osobiście tutaj uważam, że dla ceny ropy jesteśmy w konsolidacji nadal i nie powinno się tutaj nam nic zmienić. Nie ma czynników, które mogłyby nam coś zmienić. Mamy wysokie zużycie rafinerii w Stanach Zjednoczonych, bo jest to 95,4%, prawie 2 punkty procentowe wzrostu w ciągu tygodnia, więc no jest to duża wartość, ale nie zmienia to faktu, że nadal jeszcze nie ma tutaj takiego dużego skoku i te ceny są dość wysoko. Więc dopóki nie pojawią się jakieś czynniki fundamentalne, to raczej nie myślę, że nie jest możliwe, żebyśmy wyszli w jedną lub w drugą stronę jakoś bardzo, bardzo daleko. By musiały się pojawić jakieś plotki, obawy, cokolwiek, co mogłoby nam przekształcić tą cenę w jakiś inny aspekt. Dzięki wielkie za uwagę. Życzę powodzenia na rynkach. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Też na pewno wrzucę informację, bo jeśli dobrze pamiętam, za tydzień jest konferencja online kolejna, na której też będę miał ciekawy wykład, więc tu na pewno w przyszłym tygodniu na moich social mediach i pewnie też w programie pojawią się informacje. I przypominam, że jutro mamy wieczorem dane amerykańskie, więc też będzie się działo, jeżeli chodzi o rynek rolny. Dzisiaj 14.30 CPI, więc też jest ciekawie. Powodzenia i do zobaczenia.